Cześć, witajcie na nowym wywiadzie, nowej rozmowie na kanale Lucky Punch, z strony Czarek Kolasa, Lucky Punch i przegląd sportowy. Dzisiaj coś nowego, inna rozmowa, bo tym razem zdalna. Nie będzie to rozmowa z pięściarzem, nie będzie to rozmowa z trenerem, ale to będzie z ekspertem od boksu, którego na pewno dobrze znacie. Ze mną Kasper Bartosiak, którego możecie dobrze kojarzyć i z TVP Sport, ale przede wszystkim z bycia głównym takim jednym z ekspertów, stałym ekspertem programu w ringu na kanale sportowym, ale oprócz tego też wiele artykułów, tekstów teraz obecnie na TVP Sport, ale również na Weszło wcześniej, też w Playboyu, wiele różnych również z audycji Ciosek na wątrobę na Weszło FM, więc witam cię, Kasper. Witam serdecznie, cześć, dzięki za zaproszenie. Tylko krótko, może naszym widzom, jak to będzie dzisiaj wyglądać ta rozmowa. To nie będzie taka rozmowa stricte o podsumowaniu boksu w ostatnich tygodniach, bo to ty się zajmujesz między innymi co tydzień w ringu i to wraz ze swoimi, z innymi ekspertami, z Maciejem Miszkiniem, z panem Januszem Piderem, czy z Mateuszem Borkiem, analizujecie to, co się w ostatnim tygodniu działo w boksie. Chciałbym na początku może rozpocząć trochę właśnie o tobie, o tym, jak rozpoczęło się to wszystko, co jest związane z boksem u ciebie. Więc żeby nie zadawać tego podstawowego i banalnego pytania, jak to się rozpoczęła twoja przygoda z oglądaniem boksu, z pisaniem o boksie, to tak może trochę przeredaguję to pytanie, żeby było bardziej oryginalne. Jesteś chyba z rocznika 2-3 lata starszy ode mnie, jestem z rocznika 9-6 i akurat u O, mnie to było, to czyli chciałbym, żeby to były dwa, tak, trzy lata okej. tylko, tak. A ile? 8-9, więc Okej, no to no. dobra, to jest 7 lat różnicy, więc nie jest jeszcze tak. Może ja się zastanawiałem właśnie nad tym, bo u mnie było tak, że to był schyłkowy Głota, początek mistrzowskiego Adamka, ale taka bardziej jednak junior ciężka raczej niż półciężka, to oczywiście pamiętam. Michalczewskiego w ogóle nie pamiętam, tylko Telegazeta i to, czy wygrał ostatnie dwie walki, czy przegrał z Tioso bodajże, to w 2005. Jak powiedz, to było u ciebie? Czy to był stricte boks polski, czy to było konkretne nazwisko, które. Co było tym punktem zapalnym, przez co rozpocząłeś taką twoją przygodę z boksem, z pisaniem o boksie, z oglądaniem boksu, i później to cię jakby przeobraziło do tego, żeby tak profesjonalnie jeszcze pisać i być takim stricte ekspertem od boksu? Wiesz co, no ja mam to szczęście przez to, że jestem z rocznika 8-9, no to pamiętam jeszcze Andrzeja Gołotę. Jakby pamiętam tę atmosferę, która się działa, walk z Bołem, pamiętam którąś z nich jak przez mgłę, pewnie jej nie oglądałem, bo ona była jednak niedostępna szerzej. Natomiast pamiętam te walki, które były potem w telewizji polskiej, pamiętam walkę z Witherspoonem na Polsacie, jaka to była atmosfera wyczekiwania po prostu wielkiego wydarzenia, nieporównywalnego z niczym. Akurat od 98 roku, tak już liczę sobie mniej więcej świadomie to takie zainteresowanie sportem, bo to są pierwsze Mistrzostwa Świata, które obejrzałem od początku do końca piłkarskiej. Pamiętam każdy mecz, każdą bramkę właściwie. Ligę Mistrzów też już oglądałem wtedy, natomiast długo miałem bliżej do piłki nożnej, tak pod kątem też tego, co było moim ulubionym sportem. Ten boks gdzieś tam się pojawiał, ale to tak jak mówisz, to był na początku Gołota, potem Michalczewski, o którym też się mówiło, potem się pojawił Adamek, natomiast długo to było coś, takie zainteresowanie, powiedziałbym, z doskoku, od walki do walki, od większego wydarzenia do większego wydarzenia, bez jakiegoś tam zgłębiania większego tego, co dzieje się poza Polską, powiedzmy. Natomiast to się też zaczęło zmieniać w którymś momencie, jak miałem lat naście, ale to też miałem przez wiele lat tak, że interesowała mnie tylko waga ciężka. I pamiętam te walki też już z schyłkowego Holyfielda z Rałujewem, Alberta Sosowskiego przecież z Kliczką, o Tomaszu Adamku też już wspominaliśmy. Natomiast przez to, że tam byli Polacy po prostu w tym rozdaniu, no to też jakby miałem większe pojęcie w wadze ciężkiej, ale to, na tym się kończyło. To była tylko waga ciężka i długo, długo nic. I tak naprawdę przełom, jeśli chodzi o jakby to, że boks się stał z jednym, powiedzmy, z kilku zainteresowań do czegoś w rodzaju pasji, bo tak go postrzegam dzisiaj, no to przyszedł na studia. Pamiętam, miałem taki okres formacyjny wtedy, tak go teraz postrzegam przynajmniej, że siedziałem, to był, nie pamiętam, między trzecim a czwartym rokiem i wtedy zacząłem się przede wszystkim interesować historią boksu, zacząłem poznawać losy Alego, którego gdzieś tam zawsze kojarzyłem pi razy oko, ale tutaj bardziej przez ten jego wpływ na amerykańskie społeczeństwo zacząłem na niego patrzeć. Też ten boks powracał w zupełnie innych kontekstach niż wcześniej.
Więc to było coś, co mi otworzyło oczy. No i pamiętam, wtedy miałem takie dwie rzeczy. To były właśnie stare walki Muhammada Alego, które oglądałem, śledząc całą tę historię od lat 60. Później do samego końca. I obejrzałem wtedy The Wire, serial znany jako Prawo ulicy, który też uważam do dzisiaj uważam, że to były jedne z dwóch najlepszych rzeczy, które dla siebie wtedy mogłem zrobić. I strasznie się cieszę, że tak wyszło, bo poza Alim potem to wszystko poszło dalej, bo to była od historii wagi ciężkiej, no to jak już się zacznie, no to po prostu potem się z tej rzeki już nie wychodzi właściwie. I tak poznawałem Roberto Durana, czterech oczywiście króli przy okazji razem z nim. I tak się cofałem się do co bardziej interesujących mnie wtedy okresów i to w sumie mi zostało, bo cały czas mam coś takiego, że jak zacznę, jak wsiąknę w jakiś temat, no to po prostu staram się go zgłębić od deski do deski. I to są bardzo różne wątki, no bo to jest, tu możemy sobie mówić, nie wiem, o początkach wagi Cruiser, jak to wszystko raczkowało, ile tam było ciekawych wątków wokół tego, o wadze półciężkiej w Ameryce w latach 80., która też była wtedy znakomita. Jest ileś takich er, epok, ciekawych postaci, które wciąż mnie fascynują i to się nie zmienia. No, i cały czas mam poczucie takie, znaczy to mam to szczęście, że mogę to przekładać na jakieś teksty, które powstają przy okazji tego, że się po prostu fascynuje jakąś postacią. Nie wiem, napisałem kiedyś większy tekst o Carlosie Monzonie, to było jeszcze zanim ten serial o nim wyszedł i to była fascynująca sprawa. Właśnie fascynujące jest to, że to są ludzie z kompletnie różnych bajek, to są kompletnie różne kultury, natomiast łączy ich tylko to, że wychodzą do ringu i się biją i to też jest coś, wiem, że wiele osób postrzega boks też trochę jako po prostu różnie mordobicie, bijatykę. Ja powiem szczerze, że mam pewien problem z tym, z kierunkiem, w którym to zmierza, natomiast to nie chodzi o boks bardziej, chodzi o sporty walki, o to zjawisko freak fightów, jak to się wszystko zaczęło przenikać zupełnie nagle i moim zdaniem to zmierza w niepokojącym kierunku. Natomiast boks w jakimś sensie, może nauczyłem się postrzegać, bo to też jest coś, do czego się dojrzewa. Myślę, że jak każdy, mam też wiele różnych rozterek, jak się zdarzają takie walki, które kończą się tragediami. No, mam to nieszczęście, że kilka z nich oglądałem na żywo. No, nie wiem, no nie zapomnę nigdy ostatniej walki Patryka Deja chociażby, Maxa Dadaszewa. No, to są wszystko walki, dla których zarwałem noc, oglądałem i one... Pewnie też Abdusalamow Perez. Tak, 2013. O Abdusalamowa się chyba w ogóle zaczęło, bo to była jedna z takich pierwszych walk takich poza Polakiem, gdzie stwierdziłem, że kurczę, no super walka dwóch niepokonanych ciężkich, właśnie jeden z nich będzie już gościem z papierami na coś więcej. I pamiętam, że też to wtedy oglądałem i potem jakby to strasznie gniecie, to takie jest bardzo nieprzyjemne przez tygodnie, czasami przez miesiące, ale jednak koniec końców się wraca do tego boksu i to nie tylko dlatego, że pewnie w końcowym rozrachunku on faktycznie więcej żyć uratował niż tam więcej osób zginęło w ringu. Natomiast no, to jest takie wytłumaczenie, które sprawia, że nam się z tym lepiej żyje chyba, i bo wiadomo, że są pewne rzeczy, o których wolimy nie myśleć. Natomiast koniec końców boks jest jakąś taką ostateczną, tak przynajmniej nauczyłem się na niego patrzeć, jako taką ostateczną formę rywalizacji. Jak masz każdy sport, no to tam powiedzmy ta piłka czy ta rakieta, no to one są pewnymi, to jest pewien symbol, to jest pewna rywalizacja zamknięta w jakąś symbolikę. W boksie to jest wszystko bardzo pierwotne, bardzo takie bym powiedział bezpośrednie. No, nie ma bardziej bezpośredniej rywalizacji od tego, jak dwóch facetów wychodzi, daje sobie po głowie, jeden jest lepszy, drugi walkę przegrywa. Więc to są takie rzeczy, które powiedziałbym jakoś sprawiły, że się do tego boksu przekonywałem przez lata, natomiast mówię, to był proces. To nie jest tak, że wstałem któregoś dnia i stwierdziłem, że będę się zajmował boksem. Nawet mało tego, już zajmując się gdzieś tam jakoś dziennikarstwem sportowym, do którego też trafiłem, powiedziałbym, że zupełnie z przypadku na samym początku. No długo jednak więcej pisałem o piłce, pisałem nawet o taktyce, przy wielkich imprezach i tak dalej. To też jakby stopniowo dochodziłem do tego, że to boks jest jakby głównym przedmiotem moich zainteresowań. No byłeś też fanem Serie A, prawda? Lubisz włoską piłkę. Jestem, chociaż już troszkę takim teraz przez życie nauczonym pokory, bo niestety jest to związane z Juventusem, który ostatnio gra tak jak gra, no ale jednak tyle lat na szczycie, jednak tych 9 mistrzostw też sprawiło, że już nauczyłem się cierpliwości i trochę się przyzwyczaił człowiek do sukcesów, więc teraz no, tym ciekawiej się na taki proces odbudowy też patrzy.
czy widzisz taką transformację dziennikarską na przykładzie nawet twoim, bo oglądasz od pewnie, tak jak wspominasz, od wielu lat już boks i pamiętasz doskonale studia bokserskie przed walkami dużymi, no to czy to w TVN była, nie wiem, Agnieszka Rylik, czyli była pięściarka, oczywiście no, legendarny Janusz Pindera, zasłużenie oczywiście, bo to jest wielka postać, wielki ekspert, wielka, ogromna wiedza. Natomiast mam wrażenie w ostatnich latach i też na twoim przykładzie jest to, że przychodzą osoby, które niekoniecznie muszą być byłymi pięściarzami, nie są trenerami, ale są ekspertami, znają historię boksu, śledzą to wszystko, piszą ciekawe, interesujące teksty i mam wrażenie, że właśnie twoja postać i twoje pokazywanie się, może po prostu zaproszenie ciebie do na przykład do podcastu Cię tak na wątrobę, ale przede wszystkim do programu w ringu, ale później również do studia przed i po walkach, podobnie jak Andrzeja Pastuszka. No trochę się to rzeczywiście zmienia i chyba telewizje już też zaczynają zwracać na to uwagę, że być może zamiast byłego pięściarza, które są oczywiście przykłady pięściarzy, którzy świetnie do tego pasują. Maciej Miszkin jest świetnym ekspertem i potrafi to bardzo dobrze łączyć, ale są też pięściarze, którzy do końca nawet nie oglądają boksu i czasami się kończy tak, że jest ktoś w studiu i zastanawia się, czy on ostatnio tych trzech walk tego pięściarza, który w walce wieczorem będzie dzisiaj walczył, to czy on w ogóle oglądał te walki ostatnie. Nie zauważyłeś taką transformację, takie zmiany postrzegania dziennikarzy, ekspertów i takie przemodelowanie eksperta bokserskiego w polskim boksie? To znaczy, ja to nie patrzę przez pryzmat tego, co działo się wokół mnie, bo tak jak mówię, uważam, że tutaj miałem więcej szczęścia niż rozumu absolutnie i tam jakaś seria przypadków, ale to myślę, że każdy jak patrzy na swoje życie, to też coś takiego dostrzega. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest. Wydaje mi się, że kiedyś było tak, że i to też jest coś, co dotknąłeś tutaj, mówiąc o tym, że pięściarze wypowiadali się o tematach tylko dlatego, że byli pięściarzami, nie mając jakby żadnych zainteresowań. Ja pamiętam taką galę sprzed 2-3 lat, już nawet nie będę wchodził teraz w nazwiska, no ale był jeden znany były pięściarz i to była gala zdominowana przez pojedynki kobiet. No i on mówił wtedy, że w ogóle boks kobiet to go nie interesuje. Pamiętam, że jedną z bohaterek walki wieczoru nazwisko nawet mylił całkiem regularnie. No i tak oglądałem sobie to przez palce i sobie myślę, kurczę, dlaczego? Przecież jest tyle osób w Polsce, które się teraz nawet chociażby inicjatywa Ring Block, jeśli jesteśmy przy boksie kobiet, jest wielu autentycznych pasjonatów, którzy mają sporo ciekawego do powiedzenia, którzy znają się na historii, przede wszystkim tym żyją. A wydaje mi się, że to też jakoś może trochę widzę na swoim przykładzie, przynajmniej wiem, że tak ludzie to postrzegają, że jednak słychać pasję. No jak ktoś się czymś pasjonuje, to widać i to sprawia, że też inaczej się na taką osobę patrzy, nie na kogoś, kto po prostu przyszedł i ma tutaj kwit jakiś jak w fabryce, że po prostu jest coś do odbębnienia, tylko po prostu się mówi o czymś z autentycznym zainteresowaniem. I to jest, myślę, wartość bardzo cenna dzisiaj i to też jest coś, czego się cały czas uczę, bo ten storytelling, to opowiadanie, snucie opowieści w różnych formach, to też jest coś, co się zmienia razem z nami. Te różne pojawiają się teraz modele, w których można to robić, to też jest świetne, bo tak jak mówisz, u mnie się zaczęło tak naprawdę. Oczywiście pisałem na początku, zacząłem pracować w redakcji internetowej TVP Sport, to było pod koniec 2013 roku. Natomiast generalnie tam robiłem różne rzeczy, one koniec końców nie były jakoś mocno z boksem związane. To się wszystko rozkręciło tak naprawdę po tym, jak trafiłem do Weszło i zaczęliśmy robić audycję z Jankiem Cioskiem, gdzie nie chcę powiedzieć, że do niej trochę wypchałem, ale audycja się nazywała Ciosek na wątrobę, ja nie jestem ani Ciosek, ani wątroba i tak po prostu miałem takie poczucie, że to będzie fajne i że to będzie też super okazja, żeby się sprawdzić i wydaje mi się, takie mam wrażenie, bo z Jankiem nam się świetnie razem pracowało, że robiliśmy bardzo długo coś fajnego i to było takie miejsce może trochę niszowe, ale jednak fani boksu wiedzieli, czego się mogą spodziewać i to się fajnie wszystko uzupełniało. I to był taki projekt, który sprawił, że zacząłem wierzyć w to, że to jest coś, z czym można wiązać plany też przyszłościowo, bo tak jak mówię, do tej pory nie byłem związany stricte z boksem, byłem bardziej, no, nie chcę powiedzieć nawet dziennikarzem sportowym, bo tutaj też nawet pan Andrzej Wasilewski wprowadza to rozróżnienie, dziennikarz, media worker i to jest rozróżnienie, oczywiście się możemy śmiać, natomiast ono jest ważne, bo ono dotyka czegoś istotnego, tego jak się zmieniły realia. Mianowicie, no, pewnie wiesz o tym tak samo dobrze jak ja, a może nawet lepiej. Pracowałem w wielu redakcjach, teraz już nie ma czegoś takiego jak etat, dziennikarz na etacie i wtedy to, jak, ja rozumiałem, że to się wiąże z wieloma rzeczami, które ten etat sugeruje, z którymi się wiąże, no, że jesteś wtedy faktycznie dziennikarzem sportowym. My obecnie, pokolenie 20-30-latków, jesteśmy de facto media workerami. No, taka jest prawda, ja się no, to absolutnie nie obrażam, znoszę to z dumą. Jesteśmy od
jesteśmy osobami, które zajmują się wszechstronnymi dziedzinami zahaczającymi jakoś o dziennikarstwo, czy to jest słowo pisane, czy to jest słowo mówione, czy to są nagrania, czy to są podcasty. No, to jest bardzo szeroka działka, tylko ona się zaczęła zmieniać w ostatnich latach, zmieniając troszeczkę, tak mi się wydaje, cały ten krajobraz wokół sportu. Natomiast no, mówię, to jest temat rzeka, to też pewnie nie będziemy na to do końca wchodzić. Natomiast tak, no, to się zmienia, ten zawód stał się bardzo płynny. Natomiast właśnie, czy on jest zawodem, czy można się czuć teraz dziennikarzem, nie będąc de facto w życiu chociażby przez jeden dzień na etacie dziennikarza? No wydaje mi się, że średnio. No, ja tak lubię też często pisać w różnych rozmowach, jak mi ktoś coś zarzuca, że nie jestem dziennikarzem i nigdy nie byłem, jestem przedsiębiorcą tak naprawdę, bo tak mnie postrzega państwo polskie i nie chcę powiedzieć, że do tego mnie zmusiło, tylko że no, w ten sposób się realizuje i ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale tak jest. No i ja się na to nie obrażam. To jakbym, wiadomo, że gdybyśmy rozmawiali 20-30 lat temu, to wyglądałoby to pewnie zupełnie inaczej. Natomiast teraz to wygląda tak, jak wygląda. No i to jest w zasadzie albo ci się to podoba i to robisz, albo ci się to nie podoba i robisz coś innego. No to jest całkiem proste. Na pewno dla wielu młodych dziennikarzy no to dziennikarstwo to jest hobby tak naprawdę i przez wiele lat tak naprawdę można nie zarabiać nic. No, tak z mojej taka prywata, ja dopiero od tamtego roku zacząłem zarabiać pieniądze z boksu, w ogóle z pisania o boksie i dla mnie to było też sensacyjnie, że mogę teraz przynajmniej w większej części pisać o boksie i jeszcze dostawać za to pieniądze. Dla mnie to była sensacja. Nie wiedziałem, że w wieku tam 26 lat to się ziści. A wspominałeś trochę o boksie zawodowym, o boksie zagranicznym i o tym, o historii boksu, o tym, że z roku na rok zbierałeś doświadczenie, oglądałeś kolejne walki, wracałeś epokami wstecz jeszcze typowo z walkami zagranicznymi. Śledzę twój Twitter i to twoją aktywność i widzę, że cały czas jesteś bardzo aktywny, jeśli chodzi o boks zagraniczny. I chciałem cię zapytać o to, czy gdy dostajesz angaż, czy musisz opowiedzieć coś o polskim boksie obecnym, to czy to przejście jest bolesne z boksu zagranicznego do boksu polskiego? Czyli na przykład, no nie wiem, gala PBC i nagle gala Silesia Boxing, tak? Czy to nie jest zbyt przeskok, że rodzi w tobie się wypalenie zawodowe po prostu? Wiesz co, to właśnie, znaczy podejrzewam, że to mogłoby się rodzić, gdybym musiał obcować tydzień w tydzień z wydarzeniami na jakimś niskim poziomie. Na szczęście to jest dobre w boksie, że nawet jak mamy w obrębie jednego weekendu, żeby nie szukać daleko, w trakcie tego ostatniego mieliśmy transmisję, nie wiem, z 5 czy 6. No i była transmisja z Polski, na którą też rzuciłem sobie okiem z Białegostoku. No i kurczę, no słuchaj, no wiadomo, poziom jest jaki jest. No tutaj myślę, że nie będziemy wchodzić w szczegóły, jeśli walką wieczoru jest starcie z zawodnikiem zakontraktowanym last minute z ujemnym rekordem, który jest kickbokserem, no to jakby wiadomo, czego można się spodziewać. Natomiast no, to jest ten nasz polski folklor. Nawet to, co się tam działo w jednej walce, gdzie Albert Sosnowski stał w narożniku debiutanta, który wygrał 2-1, dwóch sędziów dało dla niego 3-1 w rundach, trzeci sędzia Molenda dał 0-4 dla przeciwnika. No wiesz, no, to są rzeczy, które się dzieją i które też mnie jakoś fascynują na pewnym poziomie i które w takich dawkach jestem w stanie sobie jakoś dozować. Natomiast tak, no nie ukrywam, że łatwiej się żyje tym wielkim boksem, bo to jest coś, na co się czeka, pod co się ustawia czasami tydzień, plan działania w tygodniu, żeby taką nockę zarwać. No i na szczęście teraz będzie do tego więcej okazji, także też już nie mogę się doczekać. Jaki ten boks polski jest według ciebie? Czy on jest lepszy niż z pierwszej dekady XXI wieku? No bo wiemy, że polski boks zawodowy ma tam 25 lat. Nie liczę tej gali Jerzego Kuleja, gdzie tam jeszcze Przemek Saleta walczy po 92-93, tylko raczej o tej drugiej połowie końcówki XX wieku. Krzysztof Zbarski, Krzysztof Andrzej Wasilewski, wtedy jeszcze Andrzej Gmitruk. Jak to oceniasz? Czy teraz ten polski boks zawodowy jest na wyższym poziomie niż wtedy? Czy jest ciekawy? Bo no, trudno po prostu powiedzieć, bo w pierwszej dekadzie mieliśmy Włodarczyka, mieliśmy jeszcze Michała Czeskiego bardziej w Niemczech, ale był Włodarczyk, w Ameryce był już Adamek, końcówka Gołoty. Pierwsza dekada kończyła się wielką walką Adamek-Gołota. To trzeba przyznać, wielu kibiców zaczęło się interesować boksem. Teraz trochę tego brakuje, prawda? I zastanawiam się, jak to klasyfikujesz, ten polski boks zawodowy obecnie? Wiesz co, no powiem szczerze, że jestem ogólnie pesymistą i wydaje mi się, że kondycja polskiego boksu jest w tym momencie kiepska, natomiast zbliżamy się do momentu, kiedy tu zostanie podpięta ostatnia kroplówka z datą, nie wiem, za 2-3 lata. Myślę, że może przyjść taki moment, że tego boksu w telewizji już nie będzie. Na pewno nie będzie go w takim natężeniu, w jakim jest teraz, bo po pierwsze mamy coraz mniej dobrych pięściarzy, no takich, nawet mówisz o tych galach sprzed 10-15 lat, no spójrzmy, kto tam walczył na undercardzie.
Jaki mieliśmy przepływ tych pięściarzy młodych wchodzących, czy to był, nie wiem, na początku Mateusz Masternak, Maciej Suleński, no byli prospekci po prostu, którzy się stawali potem prospektami z krwi i kości. Teraz no, z całym szacunkiem nie widzę takich zawodników. Mamy dwóch, trzech może utalentowanych młodych pięściarzy. Ten dopływ zawodników z boksu olimpijskiego no, też jest jaki jest. No, no, powiedzmy sobie szczerze, no, to nie jest tak, że no, myślę, że tutaj coś się kończy, coś się wypala, a patrząc na to szerzej, no właśnie też na te konkurencje ze strony Freak Fightów i nie tylko, no to boks będzie, polski boks, mówię o tym boksie krajowym, on będzie musiał coś stworzyć nowego, bo myślę, że czekają go chude lata i to już całkiem niedługo, bo to naprawdę, no jak spojrzymy sobie na niektóre gale, które są pokazywane na niszowych kanałach dla garstki osób, no to w pewnym momencie przyjdzie taki pan z notesem, podliczy tutaj plusy i minusy. Nie ma opcji, żeby to się kalkulowało. To się przestanie szybko kalkulować. Miasta też coraz mniej chętnie płacą na coś. Gala bokserska kiedyś była prestiżem. Teraz czy ona jest takim wielkim prestiżem? Powiedziałbym, że średnio, jeśli chodzi o zabezpieczanie budżetu takich wydarzeń. Więc wydaje mi się, że jeśli tutaj się nie wydarzy coś nieprzewidzianego, no ja się z tym liczę, że w trakcie najbliższych 2-3 lat ten polski boks może nie zejść do podziemia, ale on się stanie już taką, już teraz jest mocno niszową zajawką, ale on będzie jeszcze bardziej niszową zajawką. Wspominałeś o wyjęciu notesu i sprawdzeniu w Excelu przede wszystkim, ale też wyliczeniu, czy to coś jest rentownego, to niektóre projekty bokserskie. Czy ktoś wyjął notes w Polsacie ostatnio? Z tego, co słyszałem, to tak, to już jakiś czas temu. Nie chcę mówić o kwotach, o jakich tam się, bo też słyszałem o kwotach absurdalnych idących w parę milionów. Także to myślę, że to się musiało wydarzyć prędzej czy później. Dlatego też dziwiło mnie od początku, że ktoś miał pretensje o to, że my się zastanawiamy, pytamy o sens tego projektu. No kurczę, no to jest pytanie, które trzeba postawić. Jeśli nie ma bogatego mecenasa, tutaj wiadomo, że był ten mecenas, ale to jest wszystko do czasu. To musi mieć ręce i nogi biznesowo. No a tutaj no, jak się oglądało main eventy, gdzie garstka 30-40 osób kibicowała i to wyglądało bardziej na wycieczkę szkolną, która się tam znalazła przypadkiem, niż na rzeczywiście jakiś zaangażowany doping, no to te pytania były zasadne. Ja dalej uważam, że tak było od początku i że tutaj no, te zwiastuny tego, że to idzie w niebezpiecznym kierunku też było widać. Bo to jest złożona kwestia, no też powiedzmy sobie wprost, no jak pojawiło się kilku prospektów związanych z projektem PWP, no to też działo się to pojawiły się tam pieniądze, które były bardzo wysokie jak na polskie standardy. No i teraz tak, tego projektu nie ma, zawodnicy są dogadani na to, żeby walczyć za określone pieniądze, no i co teraz, oni się będą nagle, nie będzie im się podobało to, że muszą toczyć pojedynki za stawki, nie wiem, 2-3 razy mniejsze. Także to nie chcę powiedzieć, że to było psucie rynku, ale to był projekt, który był jakąś taką aberracją, taką fantazją, myślę, od początku do końca. I on się też brał z tego, że my po prostu nie mamy prospektów, że tam było widać najlepiej, że nie ma na kim specjalnie budować, że ten Iglesias się pojawił jako po prostu też przypadek szczególny pięściarza, który akurat był w Niemczech, był znakomity, to tego nikt nie kwestionuje, ale ta historia wokół tego, żeby zrobić z niego Polaka, żeby go wysłać na igrzyska, żeby dla nas medal zdobył, no z całym szacunkiem, to było od początku tak dęte, że naprawdę... Nie mam problemu z tym, że ktoś chciał organizować zawodowe walki, bo to były dobre walki, to też mówiliśmy, starcie z Chilemą chociażby, czy ten ostatni występ, to były fajne walki, natomiast wokół nich się nie udało wykreować jakiegoś ruchu, jakiegoś, no, czegoś, co by się przełożyło na jakieś większe działania. Ja wiem, że tam oczywiście na poziomie poniżej seniorskiego się dzieją fajne rzeczy i trzymam kciuki, żeby jeśli trener Łapin przy tym zostanie, żeby mógł w tym działać. Natomiast mówimy o tym, co było w telewizji, o tym, co było na głównych antenach. No i tutaj to już wyglądało tak, jak wyglądało. To też się biznesowo moim zdaniem nie broniło. Długo to się działo, to się toczyło, no ale teraz przestało i co mnie najbardziej w jakimś stopniu bulwersuje, to nie jest to, bo wiadomo, projekty się, jedne się udają, inne się nie udają. Mnie najbardziej boli to, że tak jak widzimy teraz Nikodema Jerzewskiego, który musi pytać, bo nikt się do niego nie odzywa. I to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. No, kiedy zniknęły kamery właściwie na kilka godzin przed galą, to do dzisiaj nie było żadnego oficjalnego komunikatu. My sobie to odtworzyliśmy na podstawie relacji drugiej strony, ale telewizja nie uznała za stosowne, żeby kibicom powiedzieć, co się wydarzyło, dlaczego nie ma. Nawet jakkolwiek lakoniczny ten komunikat miałby nie być, no jakaś informacja moim zdaniem się kibicom należała. No, ja czegoś takiego bardzo nie lubię, bo to po prostu jest dowód na to, że się tych kibiców nie szanuje. Nawet jak mówię, jeśli ich jest garstka, jeśli uznamy, że ten polski boks jest sportem niszowym, no to nie, no jednak szanujmy się koniec końców, bo myślę, że bez tego daleko nie zajedziemy.
No to jest frustrujące, o czym mówisz. Też ostatnio dla mnie to było frustrujące, dlatego że mi się te gale niektóre podobały Polsatu, bo były częsta, była aktywność dla pięściarzy, to o czym wielokrotnie już mówi Fedor Łapień od lat, nawet jak był w nokaucie. Ale problem był taki, że no, na Nikodemie Jerzewskim nie można robić jakoś projektu długofalowego, mimo że on jest świetnym gościem, ale no, sportowo nie można na nim budować takiego wielkiego, mówię z Polaków, bo rzeczywiście tam był jeszcze Iglesias. Zastanawiałem się kiedyś, nie wiem czy się zgodzisz, mam taką tezę, że nie wszystkim jest dobrze być na przykład w nokaucie, nie każdemu zawodnikowi, bo no, nokaut jest teraz największą grupą, ma najlepszych zawodników w boksie zawodowym w Polsce. Ale tak, no ma byłych mistrzów świata, byłych mistrzów Europy, zawodników, którzy walczyli o mistrzostwo świata, a gal 7 rocznie albo 6. Jak ich wszystkich upchnąć? I tak się zastanawiałem ostatnio, że taki Kamil Bednarek, czy na przykład Mateusz Tryc, oczywiście teraz Tryc przegrał, więc trudno go teraz nazwać, ale dla nich zbawienie byłby Polsat, bo gdyby oni przyszli do Polsatu, to z marszu byliby walce wieczoru, z marszu byłyby pieniądze na ich walki. Nawet pasy regionalne, przecież nie wyobrażamy sobie, że Mateusz Tryc będzie ktoś zainwestuje w nokaucie kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby zrobić mu walkę regionalną, żeby był w 15 rankingu. Oczywiście teraz przegra, więc trudno o tym mówić. No, natomiast na koniec końców kończy się tak, że projekt się kończy, prawdopodobnie nie wiadomo, czy on będzie nadal, więc no nadal nokaut nie ma za dużej konkurencji i mimo, że ma dużo zawodników, gal jest dosyć mało, bo 6-7, ciężko zrobić, żeby każdy miał walkę wieczoru, no skoro jest Krzysztof Wodarczyk, jest Krzysztof Głowacki, teraz już go nie ma, ale Maciej Stulenski, Kamil Szeremeta, wszyscy chcieliby walczyć w walkach mistrzowskich, czy walkach wieczoru, no a koniec końców nawet ten projekt Polsat, który wygląda nawet nieźle, bez Narybku, no kończy się i prawdopodobnie się skończy, no bo ciężko sobie wyobrazić teraz, jeśli tam odchodzi Jędrzejewski, który był w dobrym kontakcie z Solorzem i tak naprawdę przez to pojawił się temat Polsatu, bo ani Piotr Łapy nie miałby wejścia tam bez Jędrzejewskiego, jeśli on rzeczywiście odszedł, jak mówił Andrzej Wasilewski, jeszcze tego nie sprawdzałem, no to trudno sobie wyobrazić, że nadal będzie ten projekt na takim dużym poziomie. Tak, no wiesz co, mi się wydaje, że tam przede wszystkim zabrakło takiego polskiego headlinera, ale takiego naprawdę z krwi i kości, bo tak jak mówisz, Nikodem Jerzewski to jest bardzo solidny pięciarz jak na polskie warunki, ale on takim headlinerem, taką gwiazdą numer jeden, no pewnie w takim projekcie by nie mógł być. Pasowałby idealnie, jak mówimy o sytuacji, która była przed rokiem w tamtym momencie. Nie wiem, Maciej Sulecki, Krzysztof Głowacki jeszcze przed tym, żeby wokół nich coś zbudować, dać im po dwie, trzy walki takie, gdzie te schodki stopniowo szłyby w górę i spróbować coś zrobić. Czy Michał Cieślak nawet, wiadomo jaka była z nim sytuacja. Po prostu zabrakło tam takiego dużego nazwiska, na którym można by coś zbudować i które można by poprowadzić w stronę jakichś większych wyzwań. Więc to też nie jest, ten Iglesias się wziął trochę z braku laku. No, on się wziął po prostu z tego, że w Polsce się nie udało znaleźć żadnego pięściarza, który byłby postrzegany jako tak duża okazja jak właśnie Iglesias, gdzie rzeczywiście no, tam ryzyko biznesowe było niewielkie, bo było wiadomo, że to znakomity zawodnik. Natomiast no, problem jest teraz. Został mistrzem świata według niektórych IBO. No i co dalej? Wciąż słyszymy o tym, że tam są problemy z tym, żeby on się dostał do Ameryki, a wiadomo, że w kategorii super średniej największe walki są w Ameryce teraz. No i no, przecież to, ale to od początku wisiało w powietrzu. To nie jest tak, że ten problem się pojawił wczoraj czy przedwczoraj. Więc no to wszystko działało do pewnego stopnia, robiono dobrą minę do złej gry, tak mi się wydaje, ale od początku brakowało, tak jak mówisz, tam było paru fajnych młodych zawodników, Aleksander Berezewski chociażby, którego rozwój się oglądało bardzo fajnie i wydaje mi się, że on też mógłby się stać kimś wiodącym w tym projekcie w perspektywie 2-3 lat, no tylko musi być pewna regularność tego projektu, jeśli teraz 3 miesiące mijają nowego roku, nie mamy żadnej gali, jedna, która się miała odbyć w lutym, została przełożona na marzec, potem ten termin marcowy został wyskrobany i właściwie nie usłyszeliśmy żadnego słowa wyjaśnienia, co się dzieje. No to teraz widzimy tylko to, co Nikodem Jerzewski pyta, kiedy coś się wydarzy. Z kolei w mediach społecznościowych, jak widziałem, to tam mamy zdjęcia z treningów, migawki i tak dalej, wszystko fajnie, ale żadnych konkretów, więc nie wiem, co się wydarzy. Słyszałem jeszcze a propos tego, co się mówi, że ten projekt może wrócić w okrojonej formie, właśnie z nastawieniem na ten boks następnej generacji, czyli to byłoby coś pewnie zupełnie innego niż do tej pory, ale nie wiem, jak miałoby to wyglądać. Natomiast wiem na pewno, że jeśli z tym projektem są związani tacy ludzie jak Fiodor Łapin czy Grzegorz Proksa, no to warto, jakby wierzę w nich tak naprawdę. Dopóki oni w tym są, to dopóty wydaje mi się, że jest jeszcze nadzieja. Natomiast no to już myślę, że jeśli ten projekt wróci, to w zupełnie innym kształcie niż do tej pory.
wierzyłeś choć przez chwilę w projekt Queensberry, gdy oni rozpoczęli tymi galami, gdzie na ostatniej odleciały kamery, odjechały, ale wierzyłeś w ten projekt? Tam było kilka fajnych nazw, Lewicki, Soczyński, no ktoś musiał najpierw zapłacić. W kontrakcie musiały być konkretne kwoty, ile dostaniesz za walkę. Więc to zabranie tej telewizji, czy odsunięcie się telewizji, odsunięcie się Emila Jędrzejewskiego też pewnie, no bo to on był też w Queensberry, miał być w tym projekcie Queensberry i potem odszedł, więc to mogło być tym powodem głównym. Natomiast wierzyłeś chociaż przez chwilę ten projekt, bo ja na przykład wierzyłem, może naiwnie, ale wierzyłem, że może to będzie taki dodatkowy, że będzie tylko 6-7 zawodników w Queensberry, dostaną 4 walki rocznie i po prostu będą się rozwijać. No będą jakieś tam pieniądze na to, żeby robić te walki i ewentualnie ci najlepsi u Franka Warrena. Jakoś tam to chociaż wierzyłem w jakimś mniejszym stopniu. Czy ty wierzyłeś w ten projekt? Wiesz co, przez moment trochę tak, ale patrząc na to, to też tutaj sobie wiele dopowiadamy, tak mi się wydaje, przynajmniej ja na to patrzę, tak, że z dzisiejszej perspektywy, że to rzeczywiście, no jak patrzymy na Michała Soczyńskiego teraz, no to jest rasowy prospekt, być może najlepszy w Polsce, czy jeden z najlepszych, Paweł Augustynik też. No tutaj wydawało się, że to jest wszystko tak spięte, że to ma sens, że rzeczywiście to wsparcie strony brytyjskiej i może to nie był przepis na jakiś sukces wielki, natomiast postrzegałem to jako takie ciekawe urozmaicenie i jakąś próbę takiego uzupełnienia, uzupełnienia rynku. Też w ciekawy sposób, którego bym nie wymyślił wcześniej. Natomiast no, ta sytuacja, o której mówisz przed tą galą, no to wtedy stało się jasne, że no, coś jest tam strasznie nie tak i że ja już też nie wiem w tym momencie, jak wyglądały szczegóły kontraktowe i tak dalej, natomiast no, wiem, co dostaliśmy koniec końców. No, kibice czekający na galę dostali brak gali z powtórką bez słowa wyjaśnienia. I uważam, że to jest po prostu coś, co w żadnym scenariuszu nie powinno mieć miejsca. My kibice dostaniemy teraz dużą walkę w Rzeszowie. Alen Babisz, Łukasz Różański. No, kategoria wagowa, wiadomo, nowa, ale można powiedzieć, że to jest rzeczywiście duży pojedynek. Teraz kooperacja z dużą grupą Boxer, z Hegemonem, z Kite Sports. Jak zapatruje się na to wszystko i no, trzeba tak, myślę, że powiedzieć krótko. No, my, polscy kibice, polscy dziennikarze nawet, no, czekają na takie gale. Po prostu ich jest zbyt mało w polskim boksie i chyba fajnie, że taka gala się wreszcie odbędzie. Nie no, wspaniale. Ta gala mi psuje tę narrację, którą tutaj mówiłem wcześniej o tym już składaniu trochę polskiego boksu do grobu, ale tylko do pewnego stopnia, bo też nie wiemy, czy ona się przełoży na coś więcej. Natomiast ona jest takim impulsem, takim czymś nowym. To jest coś nowego, to jest coś, czego myślę polski boks potrzebował. I ja postrzegam tę galę jako trochę takie wydarzenie ostatniej szansy, że jeśli się nam nie uda zbudować czegoś wokół tego, no to będzie bardzo ciężko. To będzie bardzo ciężko, bo ja na to patrzę szeroko. Z jednej strony walka wieczoru, która jest świetna moim zdaniem. Ona jest świetna już bez względu na to, jak patrzymy na kategorię Bridger, to po prostu jest świetne zestawienie. Ale trzeba też spojrzeć szerzej na kategorię Bridger, bo zobacz, my mówiliśmy o tym, że to, ja przynajmniej mówiłem i nie zmieniam zdania, że to jest taki trochę nowotwór w świecie boksu, że to jest kategoria kompletnie niepotrzebna, wprowadzona przez tylko jedną federację z czterech, bez żadnych szerszych konsultacji, że ten ranking WBC w Bridger to jest żart. No tak, dalej tak uważam. Natomiast i też kwestia tego typu, że do tej pory była jedna mistrzowska walka, a ta kategoria ma już 3 lata, więc to, no, nie wyglądało to wszystko poważnie, ale jeśli w tym projekcie się pojawia nagle zainteresowanie telewizji Sky Sports, projektu Boxer, który jest dużą siłą na rynku brytyjskim i siłą taką, która też nabiera cały czas wiatru w żagle, no to ja na to patrzę szerzej, przede wszystkim w taki sposób, że pierwszą walkę o tytuł w kategorii Bridger miałem przyjemność komentować z Jankiem Cioskiem. To było małe wydarzenie. Mimo że walczył Oscar Rivas, to nie była walka, która budziła większe zainteresowanie. Natomiast tutaj mówimy o transmisji na kilkanaście rynków. Mówimy o bardzo ciekawym stylowo starciu w walce wieczoru. Przede wszystkim o wielkim evencie. I potencjalnie patrzę to jako... No też jako ktoś, kto trochę zna historię boksu, no wiem, że rzeczy się dzieją, które mi się nie podobają często, ale one się dzieją tak czy siak. I pamiętasz na pewno, jak było z federacją WBO. Ona długo była postrzegana tak jak teraz IBO, ale ona się stała tym równorzędnym graczem tak naprawdę za sprawą tych wielkich mistrzów. Dariusza Michalczewskiego, Chrisa Eubanka, braci Kliczko, po prostu kolejnych wielkich postaci, które dawały temu projektowi swoją twarz. No i teraz, jeśli projektowi Bridger daje swoją twarz Sky Sports i zmontuje wokół tego tak znakomitą galę, oczywiście tutaj wspólnie z Knockoutem, to trzeba na to spojrzeć też w perspektywie takiej, że projekt Boxer ma wielu znakomitych cruiserów w tym momencie. Chyba patrząc tak, no,
szczerze na to, no to mają najlepszych w tym momencie jako całość, jakbyśmy ich zebrali po tym, jak tam dołączył Okoli. No, i ja jestem sobie w stanie bardzo łatwo wyobrazić, że ten pas w kategorii Bridger, on może się dla tych cruiserów stać czymś całkiem kuszącym, nawet jak spojrzymy na takiego kolegę, który, za którym wiadomo, nie stoją teraz kibice w Anglii, który nie budzi większych emocji, ale jakby sobie wymyślił taką drogę, że po, nie wiem, walce unifikacyjnej w cruiser on sobie jeszcze odhaczy pasek w Bridger, a potem pójdzie do ciężkiej, no to to zupełnie zmienia jakby ten biznesowo rynek w tym momencie. Plus dla nas ta kategoria Bridger, ona się staje tak naprawdę w tym momencie no, tym, czym była waga cruiser do niedawna. Bo mamy Łukasza Różańskiego, który jeśli wygra, no to ma tam już kolejne dwie walki, są przyklepane z tego tytułu właściwie, przynajmniej teoretycznie, że to jest walka o wakat. Mamy wysoko w rankingach Adama Barskiego, plus też mamy kilku cruiserów, którzy, nie oszukujmy się, gdyby Diablo poszedł, ogłosił, że będzie Bridgerem, to z miejsca byłby w top, nawet nie wiem, czy nie w top 5, na pewno w top 10 tego rankingu, bo tam po prostu nie ma wielkich nazwisk. Także no to jest taki, powiedziałbym, to się zaczęło składać w coś takiego, z czym zaczynam wiązać coraz większe nadzieje. Na pewno ta gala sama w sobie się broni, bo takiego wydarzenia nie pamiętam od bardzo dawna w Polsce. Też się zacząłem zastanawiać, kiedy ostatnio widzieliśmy ciężkiego stop 10 w Polsce i nie wiem, czy to nie był Kliczko przypadkiem podczas walki z Adamkiem, bo na pewno Pakole za pierwszym razem nie był ciężki w stop 10 po porażce z Hunterem. No tak. No, nie pamiętam, naprawdę, ale to jest duża sprawa, no nie oszukujmy się, to jest nawet duża sprawa nie tylko dla nas. Bo myślę, że to zestawienie też jest fajne i generalnie ta gala jest czymś takim, że powiem tak, jeśli ta gala nie da czegoś nowego, jakiegoś nowego życia, no to nie wiem, co może dać, bo tutaj rzucamy w pewien sposób wszystko, co najlepsze, bo będzie walka o mistrzowski tytuł Różańskiego w kategorii Bridger plus dwie walki o tytuł mistrza Europy, co też jest, myślę, ważnym posunięciem, bo tak, bo boks kobiet z jednej strony, czyli walka Laury Grzyb też jest na fali, też jest w uderzeniu teraz i też na wyspach on, no wyspy są teraz, myślę, takim miejscem, gdzie ma się najlepiej. To jest jedna sprawa. I druga sprawa to znów Michał Cieślak. I tak jak mówię, to bardzo mnie ucieszyło, że się stał częścią tej gali, bo po pierwsze to oznacza transmisję w Sky, a wydaje mi się, że jednak akcje Michała po tej walce z Okolim, one jakoś nie wystrzeliły na wyspach. On nie jest teraz pięściarzem, o którym wszyscy myślą, a zobaczyłbym Billama Smitha z Cieślakiem czy Rakpora. My o tym mówimy, bo wiemy, że Michał jest dużo lepszy niż to, co widzieliśmy w tej walce z Okolim, natomiast tutaj będzie miał szansę na taki no, fresh start, jak to mówią Anglicy, więc myślę, że to też jest wielka okazja i tutaj nie ma się co naprawdę obrażać, czy to będzie walka numer 2, numer 3, czy trzecia od końca, czy druga od końca. Ważne, że będzie, że to będzie po prostu wielka gala, jakiej dawno w Polsce nie było. Gala właściwie bez wypełniacza w tym momencie. No fajnie, że wspomniałeś o federacji WBO, bo jak dobrze pamiętam, w latach 90. chyba Andrzej Głota gdzieś tam mówiło się o walce z Herbie Hyde'em, tak, ówczesnym mistrzem świata i tak Andrzej Głota tak spoglądał na ten pas WBO tak trochę z przekąsem, z przymrużeniem oka, a potem z Leymanem Brewsterem 6 lat później była walka o WBO i już wtedy walczył, te WBO było już zupełnie inną, już po erze Witalia Kliczki, bo Witali chyba na przełomie wieków zawalczył i zdobył ten pas. No właśnie, teraz mamy galę w Rzeszowie i ona się odbyła no, głównie przez to, że sponsorzy, czy ludzie, przyjaciele Łukasza Różańskiego, no nie chcę mówić brzydko, zrzucili się, ale zainwestowali duże pieniądze, łącznie z miastem Rzeszów, żeby ta gala się odbyła w Rzeszowie. I chciałem cię spytać, czy twoim zdaniem na przestrzeni najbliższych lat i będzie ktoś taki, kto po prostu wyłoży jakieś pieniądze i będzie chciał robić walki, żeby nie, Mateusz Mastara nie walczył, zapytają w Australii, tylko czy pojawi się jakiś sponsor, może no, telewizja to raczej nie, ale może być telewizja, ale trudno mi sobie to wyobrazić, tylko, czy ktoś się po prostu pojawi taki, żeby jednak więcej walk mistrzowskich odbywało się w Polsce, a nie za granicami. Powiem szczerze, wątpię. Wydaje mi się, że Łukasz Różański jest no, takim ewenementem naprawdę w skali nie tylko polskiej, ale myślę europejskiej, jak na to, jakim takim, że jest takim lokalnym bohaterem z krwi i kości. No, naprawdę, tacy pięściarze są w Anglii, za którymi stoją kluby piłkarskie i jakaś lokalna społeczność. My to wiedzieliśmy już wiele razy. Myślę, że teraz to zobaczy to cała Europa i świat i bardzo fajnie. Natomiast nie widzę za bardzo... No, to jest głębszy problem, który polega na tym, że nie widzę po pierwsze tych młodych pięściarzy polskich, którzy byliby w uderzeniu, którzy rzeczywiście zyskiwaliby rozpoznawalność, bo na przykład możemy spojrzeć na Damiana Wrzesińskiego, który bardzo fajnie buduje swoją karierę, no, ale też nie ma się co oszukiwać, no, nie jest prospektem, to już jest też zawodnik, no, nie chcę powiedzieć, że w słusznym wieku. Numer jeden boksrek. Numer jeden boksrek, tak, bez podziału na kategorie wagowe, ale jakby prowadzący swoją karierę w bardzo fajny sposób i też trafiający do coraz szerszego grona kibiców z czasem.
czasem, natomiast no, ten czas nie gra na jego korzyść w tym wypadku. Ja bym chciał bardzo zobaczyć takiego młodego pięściarza, 25-26-letniego, który właśnie się buduje w taki sposób jak Łukasz Różański, tylko że też musimy pamiętać, że Łukasz Różański trwało trochę. To nie jest tak, że to się wydarzyło z dnia na dzień. Pamiętasz na pewno te pierwsze walki Łukasza Różańskiego, które były właśnie gdzieś takimi dopełnieniami kart i tak naprawdę... No, za które też płacił pewnie on, tak, sponsor, bo tak. Kiedyś nawet do niego napisałem, przepraszam ci, wejdę w słowo, nawet 2-3 dni przed walką i spytałem się go, dlaczego, czy walczysz, czy porozmawiamy na ważenie. Mówi, że nie walczę, bo nie znaleźliśmy rywala i nie udało się z menadżerem znaleźć tam na 2 dni przed. No to było jeszcze przed Izu oczywiście, przed walką z Izu. Więc on rzeczywiście nabył dopełnienie i po prostu miał sponsora, który umożliwiał mu wejście na kartę walk, żeby boksował nawet przed wejściem telewizyjnym, czy już na początku tego wejścia. Ja właśnie pamiętam takie pierwsze większe wydarzenie, bo to była gala w Radomiu, gdzie walczył z Albertem Sosnowskim. I pamiętam, że przez to, że tak szybko się skończyło przed czasem, że była wielka wyrwa, nie, bo ja byłem wtedy na stadionie, to już pamiętam chyba z godzinę pomiędzy tą walką, która miała być co-main eventem do main eventu. Więc tak to wtedy wyszło, ale pamiętam, że to był taki moment, gdzie chyba wszyscy się zaczęli zastanawiać, że Albert Sosnowski już był zawodnikiem mocno schodzącym ze sceny, zdaniem wielu nie powinien toczyć takiej walki, no ale jednak knockout w pierwszej rundzie, no to robił wrażenie i Łukasz Różański już wtedy był zawodnikiem po 30. No, nie można powiedzieć, że to był prospekt, że on w którymkolwiek momencie wyglądał na prospekta z krwi i kości. To jest bardzo fajna kariera, taka zupełnie nieoczywista, w takim stylu, jakiego też w Polsce, myślę, nie widzieliśmy. I ona tak, no, tak jak kula śnieżna po prostu, to tak jak mówisz, od takich walk, za które płacili sponsorzy, gdzieś tam znajomi na początku, do coraz większych okazji i po prostu każdą kolejną okazję wykorzystywał i każde kolejne zwycięstwo otwierało przed nim nowe drzwi, no i doszedł do momentu, w którym będzie walczył o tytuł Mistrza Świata, było nie było, czy nam się ta kategoria podoba, czy nie, to jest naprawdę duże wydarzenie i to też jest, powiedzmy sobie, prosto jest walka do wygrania, absolutnie, bo myślę, że gdyby to było starcie z Rivasem, no to już byłoby dużo trudniej. No tutaj jedyna nadzieja to byłoby to, że ten Rivas już jest mocno zużyty. Natomiast z Babiciem to jest walka absolutnie 50-50 i nie mogę się doczekać, bo to na pewno, co się nie wydarzy, to będzie się tę walkę świetnie oglądało. A myślisz, że boks będzie teraz, polski boks będzie miał problem z tym, że coraz więcej pięściarzy będzie odchodziło do MMA, do organizacji freak fightowych? Teraz Krzysztof Głowacki, wiadomo, że musiał się porozumieć oczywiście z Andrzejem Wasilewskim. Tam były sprzeczne oświadczenia, bo z jednej strony tak. Na początku było, że odchodzi, potem była zmiana edytowania oświadczenia. Zresztą rozmawiałem z Jackiem Szalengowskim o tym, że tam dogadali się, wiadomo, ale potem Krzysztof Głowacki znowu powiedział, że jeśli wróci do boksu, to zawsze może wybrać którąkolwiek organizację, chce, którąkolwiek grupę. Natomiast no, też trudno sobie wyobrazić, że Krzysiek dostanie jakąś dużą ofertę we free fightach, no bo no, mimo, że jest wielkim mistrzem, to jednak no, zestawienia robią robotę, tak? Trzeba by przygotować odpowiednie zestawienie. Chciałem cię proszę zapytać, czy Andrzej Wasilewski i ci najważniejsi ludzie w polskim boksie będą mieć problem w najbliższych latach, że po prostu kilku z tych największych bokserów będzie chciało odejść do MMA. Ja się zastanawiam, dlaczego Krzysztof Włodarczyk jeszcze w ogóle jest w boksie, no bo przez 7 lat nie ma w ogóle, od 2017, czyli tam praktycznie 6 lat, 5,5, bo chyba walka z Gastiewem była na jesienią w Ameryce, więc prawie 6 lat nie ma dużej walki. No a te dwa sanatoria to raczej nie trwały 6 lat. No. Tak, no, czy to tak jak mówisz, też o tym myślałem, bo myślałem o nim w kontekście walki z Arturem Szpilką, że to jest, że to na to jest teraz czas i w jakiej formule to by się miało odbyć, to jest kwestia drugorzędna. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze największe gwiazdy nie będą odchodzić do MMA, że to raczej tak jak widzimy, patrzymy na to przez pryzmat upływających lat, no to jednak patrzymy, że to są pięściarze, którzy już dotarli w jakimś sensie do ściany, czy po prostu odbili się od pewnego poziomu i chcieli spróbować czegoś nowego, tak jak Artur Szpilka. Izu też chciał spróbował czegoś nowego. Wydaje mi się, że w tym momencie jest teraz Krzysztof Głowacki. No i to są jakby kariery, które mają pewien wspólny mianownik. Mianowicie taki, że wydaje mi się, że każdy z nich po prostu już w boksie osiągnął tyle, ile po pierwsze chciał osiągnąć. Być może mogli osiągnąć więcej, no na myśli zwłaszcza Izu, bo jego kariera wydaje mi się, że jest nie chcę powiedzieć, że jest pięściarzem niespełniony, natomiast wydaje mi się, że tam był potencjał na coś więcej niż to, co zostało po nim w rekordzie. Żałuję tych kilku walk, które uciekły, no, ale to jest temat na inną opowieść. Natomiast no, wciąż to była jego świadoma decyzja, żeby się spróbować. I myślę, że to będzie pewien wzór i że jeśli to będzie wyglądało w jakiś sposób, to w taki, że to będą już pięściarze, co do których no, nie będziemy mieć specjalnych złudzeń,
w boksie, że będą szukać czegoś nowego. Natomiast jeśli chodzi o free fighty, to nie jestem wcale przekonany, bo tutaj problem jest taki, to też myślę, że przykład Kamila Łaszczyka to w jakiś sposób uwydatnia. Kamil Łaszczyk no, trafił do free fightów nie dlatego, że jest pięściarzem budzącym wielkie emocje, bo możemy tutaj powiedzieć śmiało, że jego rozpoznawalność była dużo niższa niż Krzysztofa Głowackiego chociażby. Natomiast on spełniał inne kryteria, jest przede wszystkim pięściarzem stosunkowo niewielkim. Jest po prostu no, mężczyzną, który ważył 70 kg podczas gali z Ferrari. No i to był jego maks wagowy, gdzie wiadomo, że nie robił wagi po raz pierwszy, jadł co chciał i tak dalej. Natomiast no, był po prostu specyficznym przykładem człowieka z boksu, który pasował pod wieloma względami środowisku freakowemu. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam na przykład walki freakowej Mariusza Wacha, powiedzmy, bo o tym też się mówi od iluś lat. No, nie wyobrażam sobie, kto chciałby stoczyć walkę freakową z ponad dwumetrowym wielkim facetem, który wciąż ma bardzo, bardzo mocną szczękę. Wydaje mi się, że podobny problem będzie miał Krzysztof Głowacki. Tylko, że to nie jest problem, bo z tego co wiem, to Krzysztof Głowacki nie chce iść w kierunku freakowym, tylko po prostu interesuje go MMA. I ja to szanuję i myślę, że to jest takie nowe otwarcie, które na początku przyciągnie kibiców. Potem w zależności oczywiście od tego, co się wydarzy w walkach, będzie można się zastanawiać, co można wokół tego zrobić. Natomiast myślę, że wielu pięściarzy teraz po tym, czego dokonał Kamil Łaszczyk na fejmie, chciałby wziąć udział w czymś takim, bo to przemawia jednak mocno do wyobraźni, natomiast to nie jest wcale takie proste i to nie jest tak, że każdy pięściarz teraz będzie się sprawdzał na gali plikowej. Myślę, że to będą, jeśli to się w ogóle jeszcze wydarzy, to będą to pojedyncze przypadki spełniające tam szereg określonych kryteriów. Ci pięściarze, o których mówisz, chyba sobie nie do końca zdają sprawę z tego, że Kamil Łaszczyk trafił szóstkę w Totka, bo po jednym komentarzu, po jednej wypowiedzi zrobiła się taka fala, i że w ogóle do tego ruszyło to samego Ferrariego, bo to przecież jest jeden, dla tych, którzy nie wiedzą, no to Ferrari to jest jeden z takich topowych influencerów, może influencer to może nie, ale takich typowych free fighterów, którzy są gotowi na walki wieczoru na galach freakowych, czyli po prostu jego popularność poprzez zestawienia rodzi największe możliwości i no tak jak wspomniałeś, no, warunki fizyczne Kamila i to, co ta cała otoczka spowodowała, że Ferrari chciał tej walki, bo gdyby pewnie Kamil ważył naturalnie 70 kilogramów, to już by tej walki nie było, więc myślę, że to byłby problem. Chciałem cię zapytać jeszcze o media społecznościowe, bo widziałem, że zajmowałeś się mediami społecznościowymi, też taką otoczką typowo social mediową, obsługą. Pewnie sprawdzasz i analizujesz to, co pięściarze wrzucają, to, czego nie wrzuca Paweł Stępień przed walką dużą i nie aktualizuje żadnych danych. I zastanawiam się, no bo w 2018 roku rozmawiałem z Fiodorem Czerkaszynem i już wtedy miałem wrażenie, że to on jest w ogóle z innej planety, że on mówi do mnie, Czarek, przecież promotor nie będzie za mną chodził do telewizji, przecież ja nie będę prosił promotora, żeby mi tam wrzucił post na Instagram, bo nie ma promotora Instagrama. No ja jestem w szoku po prostu, że wielu polskich pięściarzy totalnie nie ma gdzieś media społecznościowe kontakt z kibicami. Dla tych, którzy może tego nie analizują, to zapraszam na Facebooka Fiodora Czerkaszyna i zobaczenie, co on dodaje i jaką częstotliwością. No, chyba rzeczywiście problem jest duży. Wiesz co, problem jest duży, natomiast ja też kiedyś byłem bardziej związany z mediami społecznościowymi, też jak byłem wydawcą serwisów TVP Sport, to było ładnych 5 czy 6 lat temu, to też się zmienia, więc teraz nie jestem jakoś tak, nie mogę powiedzieć, żebym nadążał mocno za tymi wszystkimi trendami, nie mam konta na TikToku i tak dalej, natomiast śledzę to na pewno i rzeczywiście no, to jest większy problem, to jest problem i faktycznie, tak jak mówisz, Fiodor Czerkasz jest tutaj absolutnie wzorem, no to właściwie nie trzeba się wysiedlać, tylko trzeba zobaczyć, jak on to robi, bo robi to znakomicie. Natomiast no, wiadomo, że jest wielu pięściarzy, którzy mogą tego nie czuć. To nie jest tak, że każdy ma naturalne predyspozycje do tego, żeby być gwiazdą w mediach społecznościowych. Na pewno nie. Natomiast no, w obecnych czasach jest tyle osób, które mają o tym pojęcie. Tak łatwo znaleźć tutaj kumatych współpracowników, którzy pomogą, podpowiedzą. To jest naprawdę dużo łatwiejsze teraz, niż było 5 czy 6 lat temu. I wydaje mi się, że no, ciężko zrozumieć jakby oddanie walki w tym zakresie, zwłaszcza w 2023 roku. Wydaje mi się, że inna sprawa jest taka, że budowanie teraz od nowa czegoś
będzie bardzo trudne. No, ja pamiętam, że były takie momenty, gdzie kilku pięściarzom udało się tę popularność w mediach społecznościowych trochę zdyskontować. Był taki moment, pamiętasz pewnie Krzysztof Głowacki, jak to jego konto na Facebooku wystrzeliło i faktycznie był przez moment wiodącą postacią tam, jeśli patrzymy na polski boks. Tylko też, czy to potem udało się jakoś udało się załapać na tę falę, no, mam pewne wątpliwości. No ale to znów jest związane z tym, jak pewnie kariera wyglądała, że ta walka z Usykiem przyszła bardzo szybko, bo gdyby jeszcze miał 2-3 inne obrony tytułu, to pewnie też patrzylibyśmy na niego no, inaczej teraz i miałby inną pozycję w mediach społecznościowych. Więc tutaj szereg jakby rzeczy się na to składa, natomiast chęć jest kluczowa. Musi być chęć i musi być świadomość tego, że tutaj jest naprawdę wiele do wygrania. I to oczywiście te skutki, one mogą przyjść teraz, one mogą przyjść za parę lat, ale to jest coś, no, w co warto zainwestować i czas, i pewnie pieniądze na początku, jeśli się tego nie czuje, bo to się zacznie zwracać prędzej czy później. Tak mi się wydaje. No tak, wspomniałeś o Głowackim, on trafił na hostce w PBC 2015-16, ale hostce, która go ominęła, bo oczywiście jak miał zarobić ktoś w walce z Cunninghamem, to zarobił Cunningham, oczywiście, tak, ale no właśnie tak jak wspomniałeś, no 2016 rok, wrzesień, walka z Usykiem, gdyby to ona była, nie wiem, w 2018 i przez te dwa lata Głowacki na PBC miał walki, to pewnie zarobił duże pieniądze i teraz by nie myślał w ogóle o freakach, to po prostu by zakończył karierę. No właśnie, mówimy dużo o tym, co polskiemu boksowi brakuje i że Gal, że tęsknimy za dużymi walkami i galami, natomiast no, w wadze ciężkiej ostatnio światowej miała być taka super walka o niekwestionowane mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. No właśnie, czy widziałem twoje tweety, czy czytałem je, sprawdzałem twoje artykuły i to, co mówiłeś też w ringu, w magazynie w ringu na kanale sportowym. No czuć w tobie takie rozgoryczenie i takie też postawą Tysona Fury'ego, który teraz mówi, że to Usyk jest tchórzem, no to nie jest do końca chyba prawda i nie do końca świadomy tego, co mówi jest po Fury. Wiesz co, jestem strasznie rozczarowany, bo wydaje mi się, że to okno, ono było otwarte bardzo długo. Bardzo długo wszystkie czytniki się składały, no składały się na to, żeby tę walkę zrobić. Nie było żadnego powodu, żeby jej nie zrobić, no a Tyson Fury jednak znalazł taki powód. I tutaj tak naprawdę oczywiście ktoś powie, no nie wiemy jakie były kulisy, nie wiemy kto tak naprawdę, ale to wszystko można łatwo otworzyć. Te informacje były w przestrzeni publicznej przez ostatnich kilka miesięcy. Trzeba to tylko po prostu poskładać i to się składa w logiczny ciąg, który prowadzi mnie do wniosku takiego, że Tyson Fury może nie, że nie chciał tej walki, tylko on chciał za nią horrendalnych pieniędzy jak na obecne warunki, to po pierwsze, a po drugie też jak na swoją pozycję biznesową, bo wydaje mi się, że on w oczach swoich czy w oczach swoich promotorów jest po prostu pięściarzem trochę przeszacowanym. Bo on nie ma pozycji Canelo Alvareza z jego szczytu, żeby dyktować takie warunki, jakie podyktował Usykowi. I myślę, że to, co można mu zarzucić, to jest to, że on nie prowadził tych negocjacji w dobrej woli. To nie był, bo gdyby to były negocjacje prowadzone w dobrej woli, to porozumienie by osiągnięto. No bo nie oszukujmy się, za Usykiem stoi historia. Usyka nie ominęła żadna wielka walka. Usyk się potrafił dogadać absolutnie z każdym. Potrafił pojechać do Moskwy po zajęciu Krymu na bardzo trudną dla siebie walkę z Gasijewem, gdzie tutaj wspominał jego promotor Krasiuk, że to były najtrudniejsze negocjacje do tej pory, jakie prowadzono, ale udało się. Natomiast no, udało się dwa razy z Joshuą, nie udało się teraz z Tysonem Furym, który wiemy, że no, to też są rzeczy, które są znane, że Tyson Fury liczył na ogromną wypłatę od Saudów. Usyk się dogadał z Saudami, Fury się nie dogadał. No i możemy się zastanawiać, jaką kwotę powiedział, natomiast jak słyszymy, że mówił mniej więcej w tym okresie o tym, że chciałby zarobić 500 milionów za taki pojedynek, no to pewnie 500 nie powiedział, ale mógł powiedzieć 150 spokojnie, jak go znam. No to jest oczywiste. No ale w każdym razie, jeśli się nie dogadał z no, płatnikami, którzy płacą w tym momencie najwięcej w boksie, no to było wiadomo, że będzie ciężko zrobić tę walkę. No i wtedy się pojawił ten pomysł 70-30, I możemy się śmiać, że największą walkę od ponad 20 lat w wadze ciężkiej zablokował jakiś niedoszły rewanż, który pewnie nie byłby walką w ogóle o wszystkie pasy, ale no to pokazuje, tutaj widać ten brak dobrej woli ze strony Fury'ego, bo jeśli Fury byłby konsekwentny, jeśli to byłoby rzeczywiście tak, jak on mówi, że on tutaj wjedzie, zniszczy tego Usyka, to czemu to w ogóle go nie powinien interesować podział puli w hipotetycznym rewanżu przy jego porażce w pierwszej walce? A na pewno nie powinien to być deal breaker, no nie powinno to blokować porozumienia. Tymczasem no, wersja Fury'ego i jego promotorów była taka, że Usyk za dwie historyczne walki, do których tak naprawdę historycznie Usyk wnosi więcej, bo ma więcej pasów,
No, za żadne z tych zwycięstw Usyk nie zarobiłby więcej od Fiurego. No, dla mnie to jest, no, to jest chore po prostu. I to pokazuje, że tutaj dobrej woli absolutnie nie było. Gdyby była, to Fiure powiedziałby, ok, 70-30, mam motywację, bo wiadomo, że ta pierwsza walka, ona będzie o wszystkie pasy, że zwycięzca będzie tym historycznym, niekwestionowanym mistrzem pierwszym od czasu Lennoxa Lewisa. Co będzie z rewanżem, to zobaczymy, ale tak naprawdę ten rewanż to nie powinna być przeszkoda z jego punktu widzenia. Natomiast z punktu widzenia Usyka, ja się nie dziwię, że godząc się na podział 30-70 z ich punktu widzenia, że powiedzieli ok, tak, ale w rewanżu, jeśli wygramy, no to jest inwestycja po prostu w swoje zwycięstwo. To jest dla mnie kwintesencja wiary w siebie. Ok, dam ci więcej w pierwszej walce, ale w drugiej, jeśli wygram, no to chcę sam zarobić więcej. No, nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. No i tutaj też jest wiele paradoksów gdzieś tam między wierszami, no bo część osób pisze, no ale przecież Usyk się zgodził na, dostał mniej w pierwszej walce z Joshuą, a w drugiej się zgodził na 50-50. Okej, tylko że negocjując kontrakt na pierwszą walkę, Usyk był pretendentem obowiązkowym, musiał pójść na wiele ustępstw tak naprawdę. Pewnie mógł się w ogóle nie godzić na ten rewanż, ale to też nie jest takie oczywiste, bo to się zmieniło w ostatnich latach. I ci obowiązkowi pretendenci też często mają ten rewanż wpisany. Także to o niczym nie świadczy, bo teraz pozycja Usyka po dwóch walkach z Joshuą, ona jest nieporównywalna do tej, jaką miał, siadając do negocjacji z Joshuą jako obowiązkowy pretendent, który pokonał tylko Chizora w wadze ciężkiej. A inna sprawa jest jeszcze taka, że Tyson Fury przecież dogadał się z Deontayem Wilderem, nie miał problemu, żeby się dogadać z Deontayem Wilderem na 50-50 przed drugą walką, ale z zastrzeżeniem, że zwycięzca zarobi, że zwycięzca będzie miał 60-40 w trzeciej walce. I tak było. I skoro był skłonny dać Deontayowi Wilderowi 60-40, jeśli Wilder by wygrał drugą walkę, to tym bardziej nie rozumiem, jaki miał problem, żeby się dogadać tutaj z Usykiem. Także no, jestem zawiedziony strasznie, bo wydaje mi się, że teraz to okno się zamknie. Usyk ma walki, jakie ma przed sobą. Ktoś powie, że to są słabsze walki. One są ciekawe, myślę, że one mogą wnieść trochę do jego dziedzictwa, no ale żadna nie jest tą historyczną walką, na którą on po prostu zasłużył. No i tego żałuję. Mam nadzieję, że ten temat jeszcze wróci może jesienią, jeśli jakaś przyjdzie oferta od Saudów, ale równie dobrze może nie przyjść. Fury może zakończyć karierę i to też jest ciekawe, jak on się w tym odnajdzie, bo wydaje mi się, że on po prostu strasznie przestrzelił, jeśli chodzi o oczekiwania publiczności w Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że on sobie też nie do końca zdawał sprawę, że to, co się działo, że to rząd wyprzedawał tutaj walkę z Chizorą, która się obejrzała słabo w pay-per-view, ale 60 tysięcy ludzi przyszło w grudniu na stadion. Ale to było na kredyt. To było na zasadzie takiej, no dobra, Tyson, to jest jakaś kolejna twoja fanaberia, my to obejrzymy, oglądaliśmy to już dwa razy, nikt tego nie chce oglądać trzeci raz, ale masz potem mieć walkę z Usykiem o wszystkie pasy, bo tak to przedstawiał jako taką walkę po prostu na podtrzymanie aktywności. Natomiast teraz on jest skazany albo na Joshuę, albo na Joyce'a, żeby się jakkolwiek obronić. Każdy kolejny rywal, jakiego wyjmie, tak jak próbował kiedyś wyjąć Manuela Czara, czy po prostu innych, a ma do tego tendencję, To się nie spotka, myślę, z powszechną akceptacją na wyspach. A nie masz tak, Kasper, że Tyson Fury też nie zrozumiał, źle interpretuje to, jak gdy się go dokonuje porównań jego kariery z tymi największymi wadze ciężkich w historii. I dużo osób porównując, już próbując gdzieś tam wcisnąć Fury'ego na listę tych najlepszych na przykład wadze ciężkiej w historii, no mówi o tym krótko, no Usyk jest potrzebny Fury'emu do tego, żeby jeszcze umocnić swoją taką tożsamość kibica na tle historii też, po prostu żeby na te karty historii on się pojawił. Oczywiście walka z Kliczko w 2015 w listopadzie to było coś ogromnego. Natomiast no, trzeba tego tytułu bronić, był Wilder i potrzeba nazwisk. A Usyk jest tutaj najważniejszą osobą, tak naprawdę jedyną taką walką, bo przez chwilę jeszcze był Joshua, ale teraz tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie Aleksander Usyk. Jedna walka, ewentualnie dwie i po zwycięstwie Fury byłby naprawdę wielkim pięściarzem pod względem nawet historii, tak? Na tle historii wagi ciężkiej. O to chodzi, ta walka go strasznie umacnia na tle historii, chociaż wiem, że już teraz są osoby, które go widzą w top 10, nie wiem, robiliśmy taki ranking w ringu z dwa lata temu i Maciek Miszkin już wtedy go gdzieś widział w okolicach dziesiątki. Ja powiem szczerze, no od tamtej pory, no wiadomo, co się zmieniło, wygrał trzecią walkę z Wilderem, pokonał White'a, okej, okay, natomiast wciąż historycznie myślę, że brakuje mu głębi w tym jego pięściarskim CV, no i potrzebuje przede wszystkim takiego, no po prostu głośnego statementu, a co jest głośniejszego od zostania pierwszym weże czterech pasów niekwestionowanym mistrzem, czy pierwszym od ponad 20 lat niekwestionowanym po Lennoxie Lewisie. No to jest wielka sprawa.
No i też no, musimy pamiętać o tym, że Lennox Lewis wygrał jedną walkę tak naprawdę, chociaż powinien wygrać już pierwszą z Holyfieldem, natomiast nigdy nie bronił niekwestionowanego mistrzostwa. Potem stracił te pasy, dlatego uważam, że jest bardzo prawdopodobne, że zwycięzca tego pojedynku w ewentualnym rewanżu też nie broniłby wszystkich tytułów, że ktoś by się tam upomniał i ten jeden z tych pasów zostałby tam zabrany, to przecież Fury tego doświadczył przy walce z Władimirem, gdzie tydzień po wygranej zabrali mu, bo miał walczyć z Głaskowem, no to co się nie wydarzyło. Plus jakby Furemu też historycznie odbiera jednak to, że nie dał rewanżu Władimirowi. Że tak naprawdę on tę karierę Władimira w jakimś stopniu wykoleił, bo można różnie patrzeć na te jego czasy, ale no, Władimir jednak walczył te 3-4 miesiące, regularnie odprawiał po prostu czołowych zawodników, a że oni byli jacy byli, no to jest inna kwestia. Natomiast ja od mistrza nie oczekuję niczego innego, poza tym co on robił właśnie wtedy, czyli nie unikał wyzwań, przychodził jakiś nowy pretendent obowiązkowych, bił po kolei, nie oddawał pasów. To może robić mistrz i to powinien robić mistrz. Natomiast Fury robi tego za mało. Po prostu ma za mało walk z zawodnikami stop 10. To są tak naprawdę, to jest Klitschko i to jest Wilder, to jest powiedzmy Chisora, który, no nie wiem, z tej pierwszej walki, czy był zawodnikiem stop 10, wydaje mi się, że jeszcze nie był. Potem już nie był z kolei. I White, który był, no wiadomo jaki to był White. To był White w top 10, ale już White po nokaucie z rąk Powietkina, więc też zawodnik specyficzny. No a są jest Joyce, jest Joshua, czy przede wszystkim Usyk w tym momencie. No są zawodnicy naprawdę znakomici, którzy czekają i którzy wnieśliby do tego jego historycznego dziedzictwa naprawdę sporo, bo mi tam brakuje. Mi brakuje głębi i też brakuje mi spójności takiej wewnętrznej w tym, co Fury mówi, a co potem robi. No ale to jest temat znowu na inną opowieść, bo wiadomo, że jeśli tutaj negocjacje położyły kwestie finansowe, a mówimy o człowieku, który przecież deklarował, że będzie walczył za darmo z Joshuą, żeby to tylko w otwartej telewizji pokazać, no to jest po prostu przy całym tym kolorycie, z którym się wiąże, no to jest facet tak wewnętrznie sprzeczny i trudny w odbiorze, że można było o tym naprawdę godzinami rozmawiać. Okej. Okay. Przejdziemy teraz do kilku pytań od użytkowników. Na karcie społeczności i na Twitterze zadawaliście Kasprowi pytania i mamy tutaj kilka wybranych. Paweł Nowak, one się będą pojawiać się na ekranie, więc nie będzie tu problemu z potem z czytaniem, ale Paweł Nowak tutaj pyta o twoją rolę komentatora. Pracowałeś przy kilku galach jako komentator, stricte typowy komentator. Paweł tutaj mówi o tym, pisze o tym, że trochę mniej cię widać teraz, jeśli chodzi o komentatora. Powiedz, czy to jest twoja decyzja, czy po prostu może mniej tych propozycji teraz przyszło. Może nawet tak rozwinę, jak się czuję w ogóle jako komentator. Jako taka dwójka na przykład w kontekście tego, że na przykład pracy eksperta w studiu na przykład. Wiesz co, zacznijmy od tego, że ja nie jestem komentatorem i nigdy się nim nie czułem i się tak nie uważałem. Jestem po prostu człowiekiem, który w jakimś momencie swojego życia dostał zupełnie nieoczekiwaną propozycję tego, by skomentować walkę bokserską. No i to, szczerze mówiąc, zacząłem od naprawdę wysokiego poziomu, bo to był rewanż Wildera z Ortizem. To była jesień 2019 chyba? Tak, jesień 2019. To był pierwszy skomentowany przeze mnie pojedynek, zaraz potem była walka Joshua Ruiz 2. Natomiast no, ja mówię, nigdy się nie czułem komentatorem, czułem się osobą, która ma coś do powiedzenia o boksie i która się chętnie w tej roli będzie sprawdzać w miarę możliwości. Natomiast no, potem 2-3 miesiące, żeby tutaj też oddać kontekst, no, na początku, też zmieniła się sytuacja, bo przyszli do TVP Sport przed pan Janusz Pindera, przyszedł Maciek Miśni, był Grzegorz Proksa dosyć długo. No ja generalnie znam swoje miejsce w szeregu, też nie mam tutaj potrzeby wychodzić przed szereg i udowadniać, co to nie ja. Ja jestem, uważam się za osobę, która się zajmowała pisaniem większość swojego życia, teraz od jakiegoś czasu to też jest mówienie, natomiast nie jestem, nigdy się nie czułem komentatorem, uważam, że traktowałem to zawsze jako niesamowitą przygodę, bo nie ukrywam, że to było jedno z moich marzeń z dzieciństwa, skomentować coś. Wprawdzie jak byłem mały, to myślałem, że to będzie bardziej piłka nożna niż boks, ale to była naprawdę niesamowita sprawa komentować walki o Mistrzostwo Świata. No i to nie jest tak, że cokolwiek tutaj się zamknęło. No po prostu mówię, znam swoje miejsce w szeregu, no i wiem, co musi się wydarzyć, żebym coś komentował. Poza tym to też jest temat, który się nie kończy. Teraz Janek Czerklewicz bardzo fajnie sobie radzi. No i wiadomo, że jest tak, że są osoby, które są dziennikarzami powiedzmy od boksu, plus masz osoby, które się tym boksem zajmują od strony praktycznej. No więc ja mniej więcej wiem, w którym miejscu jestem. Będę coś komentował w kwietniu, teraz całkiem niedługo zresztą z Jankiem chyba.
Więc bardzo się cieszę, bo każde takie wyzwanie traktuję jako fajną przygodę. Natomiast no, to nie jest tak, że byłem komentatorem i przestałem nim być. To był bardziej właśnie jeden z takich dodatków, które się gdzieś pojawiły na tej mojej medialnej czy też dziennikarskiej, kto jak zwał, tak zwał, drodze. Kolejne pytanie, jak trafiłeś do programu w ringu? Ja pamiętam, że to był najpierw Etoto i byłeś chyba zaproszony i pamiętam ten twój debiut. Opowiedz trochę, jak to do tego doszło, w jakich okolicznościach po prostu zostałeś zaproszony do programu. Wiesz co, no to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo to było właśnie wtedy, jak pamiętam, no to było tuż po tej pierwszej skomentowanej przeze mnie walce. Dostałem zaproszenie, akurat wtedy była taka sytuacja, bo to ja wtedy tego nie wiedziałem, bo też długo oglądałem ten format, wiedząc kto tam jest, natomiast z różnych względów, tam jakichś formalnych chyba, jeśli chodzi o stację Polsat, pan Andrzej Kostyra no, przestał się pojawiać w programie, więc się pojawiło miejsce. Potem Przemek Saleta też tutaj, tak, prawda? Tak, ale to w trakcie. To jeszcze potem jakiś czas trwało. Natomiast no, za pana Andrzeja się, znaczy było wolne miejsce, powiedzmy, i ono na początku było uzupełniane rotacyjnie. I pamiętam, że dostałem raz szansę, potem drugi. No a potem te szanse się pojawiały częściej. Przyszła też pandemia, gdzie robiliśmy trochę programy. No wiadomo, no, nie mówiliśmy o bieżącym boksie, też były rankingi różne historyczne i tak dalej. Więc ja generalnie po prostu tylko jak mnie ktoś zapraszał, to przychodziłem i do tego to się sprowadzało. Natomiast no, jeśli to jest czyjaś zasługa, no to na pewno Mateusza Borka, który odpowiadał za ten format najpierw w Etoto, a potem przeniósł go tak naprawdę do kanału sportowego razem z nami. I mogę powiedzieć tylko tyle, że dostałem szansę i chyba do pewnego stopnia ją wykorzystałem. Przynajmniej no tak to wszystko, co wydarzyło się potem, pozwala mi sugerować, ale też to była sytuacja, która się wzięła gdzieś. Po prostu nagle w jednym momencie się dwie furtki otworzyły i tak jak mówię, no jestem bardzo wdzięczny osobom, które mi to umożliwiły, bo spełniły wiele moich marzeń. Przejdźmy teraz do Twittera. Tomasz Kubowicz. Moje pytanie. Boks ma coraz bardziej pod górkę w zestawieniu z MMA, jeśli chodzi o finansową opłacalność organizowanych gal. Sporo porażek dużych platform organizujących eventy. Jakie jest według pana najbliższe 10 lat boksu, jeśli chodzi o sport versus show? Trochę o tym mówiliśmy, ale może w skrócie chociaż tak. No to znów trzeba tutaj rozróżnić na Polskę i świat. Jeśli chodzi o Polskę, to najbliższe 10 lat będzie ciężkie na pewno. Nie wiem, w którym momencie to się skończy, ale wydaje mi się, że w którymś momencie czeka nas taki mały wstrząs, że po prostu obudzimy się któregoś dnia i tego boksu w telewizji już nie będzie tyle, co jest teraz, polskiego oczywiście. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o boks światowy, to tutaj jestem, znaczy to też jest tak, że ten boks to jest taka sinusoida, no jest raz lepiej, raz gorzej, natomiast wydaje mi się, że teraz akurat wchodzimy w taki moment mocniejszego uderzenia, z którego się może coś urodzi w szerszej perspektywie, natomiast ten boks sobie poradzi, natomiast w Polsce dochodzi jeszcze ta konkurencja ze strony Freak Fightów, która też jest, nie oszukujmy się, musimy to w ten sposób interpretować. Nie wiem, czy Freak Fighty się nie skończą też za 3, 4, 5 lat. Jest to możliwe, prawda? Jest to jakaś opcja, natomiast w tym momencie no to wygląda na to, że jakby no ten boks ma jakiś tam, jest ten punkt zaczepienia, ale on jest coraz słabszy. I wydaje mi się, że jeśli boks się w jakiś sposób nie odnajdzie w tych nowych czasach, no to będzie niknął i stanie się, no już się staje taką coraz bardziej niszową pasją, natomiast jeśli nie będzie dopływu młodego pokolenia, przede wszystkim no, muszą być pięściarze. No, na razie jeśli chodzi o to też wygląda to dosyć kiepsko. Boks olimpijski też ma swoje problemy w tym momencie, o których można by długo opowiadać. Także to jest bardzo złożony temat i ogólnie perspektywy polskiego boksu widzę nie najlepiej. No, długo miałem nadzieję, że na przykład jeśli chodzi o boks olimpijski, że nasze panie będą mogły dużo tutaj osiągnąć, natomiast teraz patrząc na to, jak wygląda sytuacja, no to wiadomo, że i te przygotowania do większych turniejów i to, co robi IBA, no to jest naprawdę odbiera trochę nadziei, natomiast no wciąż wierzę, że tutaj to z tej strony przyjdzie przełom, natomiast czy on będzie tak duży, żeby ten boks się jeszcze utrzymał w grze za 5, 6, 10 lat? Nie wiem, chciałbym, żeby tak było, bo jest to sport no, wciąż no, bliski mojemu sercu, natomiast obawiam się, patrząc tak na chłodno na te wszystkie aspekty, że będzie ciężko po prostu. I ostatnie pytanie, o którym już mówiliśmy, czyli Fury oraz Usyk. Adi Red pyta, czy podobnie jak większość komentatorów na YouTube, uważa pan, że Fury boi się Usyka? Bo wszędzie widać wpisy typu Fury to tchórz, Fury się obsrał i tak dalej.
PS, ja tak nie uważam. Pozdrawiam. No właśnie. Sam wspomniałeś o tym, że chyba nie boi się, po prostu chciałby pewnie zarobić więcej i no, możesz to rozwinąć. Tak, absolutnie. Wydaje mi się, że te pięściarze na tym szczycie absolutnym, to oni się nie boją nikogo. To jeśli Fury wziął walkę z Wilderem tak szybko po tym, jak stanął na nogi, poleciał do Ameryki na jego teren, stoczył frapujący pojedynek, który powinien wygrać, mówię, o tej pierwszej walce, no to mi pokazuje, że on się raczej nikogo nie boi. I nie sądzę, żeby się bał Usyka, natomiast sądzę, że trochę się oderwał od rzeczywistości i że troszkę go zgubiło przekonanie, po pierwsze mylne o tej własnej wartości, plus o tym, jak to mogłoby wyglądać, gdyby to poszło wszystko według jego myśli, no a po prostu nie było na to warunków. Kasper, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, ponad godzinna rozmowa na wiele tematów. Mam nadzieję, że Wam, widzom, też się ta rozmowa spodoba. Zachęcamy do komentowania, do mówienia o swoich opiniach o boksie. Jeszcze raz Ci bardzo, Kasper, dziękuję i mam nadzieję, że za kilka miesięcy zrobimy powtórkę. Może będziemy mieć Mistrza Świata na przykład w boksie, także zobaczymy. Chciałbym bardzo. Dzięki raz jeszcze za zaproszenie. Zapraszam do rozmów, do dyskusji na Twitterze, w mediach społecznościowych, wszędzie, gdyż no, tak jak pewnie też masz, bardzo lubię o boksie rozmawiać, wymieniać się opiniami, no i generalnie to też sprawia, że ten boks śledzi się jeszcze po prostu z większą pasją, a to się ma, przynajmniej w najbliższych miesiącach, na pewno nie zmieni, bo ten kalendarz wciąż mimo pewnych braków wygląda super, także dzięki raz jeszcze.